tej wiedzy nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to, o co muszę cię poprosić. W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posunąć. Odnalazłem szyb kopalniany, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. Wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste, a mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić ciebie.
kuchni Carlito czeka na Was w kantynie, z wstawić nazwę dzisiejszej specjalności zakładu. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, a tylko wydajni pracownicy zostaną nakarmieni. Nazwisko Elof Carpenter. Ranga wywyższony. Status kod C. Więzień. Obserwuję ruchy turngajtów i przewiduję, że to właśnie do mojej celi zawitają w następnej kolejności. Z tego, co mi wiadomo, jestem ostatnim wywyższonym na terenie tego obiektu, więc to...
Wszystko w porządku. Imię i nazwisko Elof Carpenter. Ranga wywyższony. Status kod C. Więzień. Obserwuję ruchy Turngajtów i przewiduję, że to właśnie do mojej celi zawitają w następnej kolejności. Z tego...
Witamy w stacji badawczej Schron na Grenlandii. Schron to wybudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, w prowadzonych przez nich poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o te ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Thank you.